pomiar czułości radia. Radio ustawione na 145 500. Obecnie generuje sygnał na poziomie minus 130 dBm, czyli 0,07 mikrowolta. I tak wygląda odbierany sygnał ton o częstotliwości 1 kHz. Podkręcę teraz troszeczkę sygnał. To jest 11 mikrowoltów. 11 mikrowoltów, czyli minus 126 dBm. Jak widać, odbiera już bardzo dobrze. Zwiększymy 0,15 mikrowolta. 0,15 mikrowolta. Pomiar wykonywany na 145 500. Pomiar mocy przy częstotliwości 145 500. Ustawiona moc low. Moc 1,54 W. Zmieniamy moc na medium. 1,86 W. O, teraz się nawet zrobiło 1,9 W. OK. Moc high. 3 W. Przy zasilaniu bateryjnym na częstotliwości 145 500. Teraz pomiar czułości na 433 500. Tak samo niski sygnał na początku, czyli 0,07 mikrowolta, minus 130 dB. Jak widać, radio blokada szumów nie zawsze zaskoczy. Podnieśmy trochę sygnał do poziomu. O! Lecz w sygnale 0,08 mikrowolta blokada czułów już się otwiera i odbiera bez problemu. Zwiększamy teraz czułość do, znaczy poziom sygnału, o, do 0,15 mikrowolta, czyli minus 123 dBm. Częstotliwość, tak jak mówiłem, 433 500. I jak widać, odbiera bardzo ładnie. Pomiar mocy na częstotliwości 435 500. Ustawiona moc low. Na mocy low mamy 2,51 W. Pomiar na mocy medium 2,95 W. Pomiar na mocy high 4 W. Jak widać, na 70 cm te moce są większe niż w paśmie dwumetrowym. Dość dobra jest zaledwie 45 Hz odchyłka częstotliwości. Także bardzo ładnie pracuje w częstotliwości to radio. Pomiar czułości na częstotliwości 52 500. Poziom minus 121 dB, czyli 0,19 mikrowoltów, nie odblokowuje jeszcze blokady szumów. Dopiero poziom 0,63 mikrowolta, czyli minus 111 dB, otworzył blokadę szumów w radiu. Pomiar czułości w paśmie AM-owym, lotniczym, 126 400. Poziom 0,07 mikrowolta, minus 130 dB. Jak słychać, radio odbiera. Zaczniemy sobie powoli zwiększać tą poziom sygnału. O,
Obecnie jest częstotliwość 1 kHz i modulacja na poziomie 80% wychodzi z generatora. Także jak widać, na poziomie 0,12 mikrowolta radio dość ładnie już odbiera. Możemy spróbować jeszcze troszeczkę więcej ten sygnał podkręcić. O, przy poziomie 0,2 mikrowolta poziom odbiernego sygnału to już jest wystarczający. Pomiar czułości na częstotliwości 255-500. Poziom sygnału 0,12 mikrowolta nie otwiera blokady. O, 0,28 mikrowolta minus 118 dBm otworzy blokadę sygnału. Odbiór na częstotliwości 550 MHz. Jak widać, przy poziomie 0,07 mikrowolta, czyli minus 130, ten sygnał jest za słaby, żeby otworzyć odbiornik. Zwiększamy troszeczkę poziom sygnału. O. I na poziomie 0,25 mikrowolta blokada szumu się otworzyła. Sygnał poprawny. O, na poziomie 0,3 mikrowolta sygnał już jest dość wyraźny. Pomiar mocy na częstotliwości 225 MHz. Moc low 0,15 W. Medium 0,16 W. Moc high 0,13 W. Pomiar mocy na częstotliwości 296-600. Moc low to 0,33 W. Moc medium 1,09 W. Moc high 1,77 W. Pomiar mocy na częstotliwości 330 MHz. Moc low 0,51 W. Moc medium 1,51 W. Moc high 2,13 W. Pomiar mocy na częstotliwości 385 MHz. Moc low 1,81 W. Medium 2,13 W. Moc high 3,23 W. Pomiar mocy na częstotliwości 470 MHz. Moc low 0,64 W. Medium 2,39 W. Moc high 3,80 W.